To już 9 lat, jak Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje Dzień Nauki. Jak co roku, gospodarze przygotowali dla odwiedzających bardzo dużo atrakcji. Dzień Nauki to czas, kiedy zainteresowani studiami mają okazję zobaczyć, co oferuje im przemyska uczelnia. Dzień Nauki w PWSW na stałe wpisał się w kalendarz imprez, które mają miejsce w naszym mieście w Przemyślu. Z roku na rok Dzień Nauki jest coraz bardziej popularny, dlatego że ten program nasz jest atrakcyjny, jest skierowany nie tylko do uczniów szkół, ale także do tych najmłodszych i tych najstarszych uczestników naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który od pewnego czasu funkcjonuje w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej. Tak wyjątkowy dzień na terenie PWSW w Przemyślu to nie tylko dobry marketing zachęcający potencjalnego przyszłego studenta, ale również pokazanie społeczności Grodu nad Sanem, że w mieście istnieje i ma się dobrze wyższa uczelnia. Uczelnia otwarta dla każdego, kto chce się czegoś nauczyć. Jest to również swego rodzaju święto wpisujące się w kalendarz imprez miejskich. Bardzo nam zależy na tym, żeby uczelnia w Przemyślu rozwijała się. Jest to element, który wzmacnia potencjał zarówno intelektualny, ale również przedsiębiorczy, innowacyjny naszego miasta. Szczerze gratuluję rektorowi i władzom uczelni, że kontynuują organizację Dni Nauki. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku 10. Dni Nauki na naszej uczelni będą jeszcze większą imprezą i będą się cieszyły jeszcze większym zainteresowaniem niż w tym roku, ale jak zdradził pan rektor, odwiedzi w tym roku Dni Nauki około 800 do 1000 osób. Goście odwiedzający kampus uczelni mogli między innymi wziąć udział w wykładach i warsztatach, skosztować grochówki, kiełbasy, pizzy czy tradycyjnych smaków Podkarpacia. Podczas imprezy odbyły się także liczne zawody sportowe, biegowe, szachowe, a miłośnicy kręgli mogli zagrać w tę dyscyplinę na wolnym powietrzu na zaaranżowanym torze bowlingowym. Stawy na terenie kampusu zachęcały do pływania kajakami, a odważni próbowali swoich sił w licznych quizach i konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Najmłodsi mogli spędzić czas na dmuchanych zjeżdżalniach lub przejechać się na kucyku. Starsi natomiast mogli przejechać się go-kartem, wziąć udział w quizie wiedzy o świecie czy konkursie historycznym. Jednym z głównych punktów imprezy była inscenizacja przygotowana przez służby mundurowe. Wspólna akcja policji, straży pożarnej, straży ochrony kolei oraz pogotowia ratunkowego. W tym przypadku zebrana widownia miała okazję zobaczyć, jak kończy się nieumiejętność jazdy samochodem i co grozi podczas typowej zadymy na ulicy. Nie zabrakło też części artystycznej. Podczas imprezy wystąpiły między innymi grupa tańca prezentująca tańce dworskie, chór akademicki PWSW oraz studenci goszczący na uczelni w ramach programu Erasmus+ z pokazem tańców tureckich. Podczas 9. Dnia Nauki promowano wszystkie kierunki studiów działające w PWSW w Przemyślu. Zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z Przemyśla, służby mundurowe oraz wiele innych organizacji. Każdy z odwiedzających mógł znaleźć coś interesującego dla siebie i mile spędzić czas. W tym dniu w wielu głowach młodych ludzi zapadły również decyzje o ewentualnym rozpoczęciu w przyszłości nauki w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.